FIFA 19 umrze za jakieś 36 dni, 7 godzin, 28 minut i 2 sekundy, chociaż dla niejednego gracza jest ona martwa już od dawna. W każdym razie pewne jest to, że tego czasu pozostało jej już naprawdę niewiele, więc finalnie postanowiłem, by tradycji stało się zadość i tak jak co roku, zagrałem w końcu najlepszą kartą Cristiano Ronaldo, by sprawdzić, czy faktycznie jest ona tak wybitna, jak się o tym mówi, bowiem będąc szczerym, to sporo osób posiada Totsa Ronaldo jako nagroda za FUT Champions, czy też jako traf z paczki zawierającej gwarantowaną kartę TOTS Ligi Włoskiej i zauważyłem, że dość często, kiedy się na niego gra, a przynajmniej ja mam takie doświadczenia, Portugalczyka po prostu gasi się jak kiepa. A z racji na fakt, że co roku testuję jego najlepsze karty nieprzerwanie od FIFA 13, zrobiłem to także teraz. Tylko że oczywiście, w przeciwieństwie co do niektórych youtuberów, którym najpierw ktoś gra FUT Champions, a potem dostają oni Totsa Ronaldo jako nagroda z paczki, ja musiałem sam zdobyć tę kartę, lecz nie było to na szczęście o wiele trudniejsze, no bo jak zwykle mogę liczyć na waszą pomoc i tym razem własne konto z tym ciemiężycielem pożyczył mi jeden z widzów, Kacper Socha, i wielkie dzięki, pozdro. Natomiast przechodząc już do tematu samego Ronaldo, to niestety pomimo tego, że na ten moment jego obie karty ocenione na 99 mają najwyższą średnią bramek zdobytych na mecz, wynoszącą aż 95, to nie był on tak fantastyczny, jak się tego spodziewałem i nie był tak fantastyczny, jak chociażby jeszcze w FIFA 18. Z tym, że te opinie trzeba podzielić na dwa aspekty, a mianowicie gry na poważnie, ukierunkowanej wyłącznie na zdobywanie jak największej ilości bramek oraz gry nieco bardziej na luzie, ukierunkowanej nie tylko na skuteczność, ale również czystą frajdę, która niesie za sobą chociażby piękne bramki. Więc jeżeli chodzi o tę grę totalnie na poważnie, tutaj trudno się czegokolwiek przyczepić, bowiem jak na FIFA 19 przystało, Ronaldo strzela z każdej pozycji, z pierwszej piłki prosto w samo okienko bramki. Do tego genialnie się ustawia, ale to pomaga mu również chociażby w grze głową, która stoi na najwyższym możliwym poziomie i nawet przy rzutach rożnych Portugalczyk potrafi czasem przeskoczyć zawodnika pokroju Team of the Year Van Dijk'a. A takim jedynym małym minusem, jak na tak drogą kartę, jest słabsza noga oceniona na 4 gwiazdki, lecz nawet z nią gra Totsem Ronaldo na poważnie jest dość prosta, bowiem wystarczy podać mu piłkę i bezmyślnie strzelać. Więc po zagraniu nim nie dziwię się, że ma on tak wysoką średnią bramek na mecz. Natomiast jeżeli pójdziemy nieco dalej i tym, że Ronaldo spróbujemy zrobić coś ekwilibrystycznego, no to już różnie z tym bywa. Jak wiemy, Portugalczyk z racji na fakt, że przez 2 lata był gwiazdą okładki FIFA, dorobił się w grze unikalnego stylu poruszania oraz chociażby własnych celebracji. Przy czym jak wiemy, pierwsza zasada dziewiętnastki jest bardzo prosta. Albo dany piłkarz wstrzeli się w metę gry, albo się nie wstrzeli. No i niestety ta unikalność Totsa Ronaldo nie do końca tutaj działa. Portugalczyk ma czasem problemy z przyspieszeniem, a innym razem podczas banalnego zwodu otrze się lekko o randomowego obrońcę, co sprawia, że traci totalnie równowagę, no a co za tym idzie, traci także piłkę. Do tego jego woleje nie zawsze działają tak dobrze jak u innych wybitnych piłkarzy, chociażby takich jak Ronaldo Nazario czy Thierry Henry, bo nawet taki Van Basten, który ma wiele wszelakich braków, to jeśli chodzi o strzały, totalnie wpasował się w silnik dziewiętnastki i bez problemu strzelałem nim bramkę przewrotką za każdym razem, gdy tylko tego chciałem. No a Totsem Ronaldo nie udało mi się zdobyć ani jednego gola nożycami, bowiem jego strzały były nieco zbyt mocne i lądowały co najwyżej na poprzeczce. W tym przypadku problem rozwiązać może oczywiście używanie precyzyjnego wykończenia, ale nie wpłynie ono już na fakt, że CR7 potrafi zostać szybko zgaszony także przy prostym podbiciu piłki El Tornado czy też Bolasy Flickiem. Zresztą, tak jak widać na klipach z gry w tle, gdzie jeśli zdobywałem bramki po tej kombinacji, to z reguły miałem obok siebie bardzo dużo wolnej przestrzeni, albo mój rywal był już totalnie zrezygnowany grą. Więc cóż, w tym najprostszym, ale też najważniejszym aspekcie polegającym na szybkim zdobywaniu jak największej liczby bramek w jak najprostszy sposób, Ronaldo jest jednym z najlepszych, a może nawet najlepszym napastnikiem w grze, ale kiedy spróbujemy zrobić coś więcej i się zabawić, no to już różnie bywa. Chociaż też gry Portugalczykiem trzeba się nieco nauczyć, bowiem zachowuje się on zupełnie inaczej od wszystkich innych zawodników w grze. Lecz jednocześnie, patrząc z innej strony, to takim Ronaldo Nazario wersji Optimus można niszczyć rywali jak twarz Artura Szpilki i to w taki sposób, jaki się tylko chce, a do tego z identyczną skutecznością obu nóg. No i co ważne, Nazario wymiata na każdej płaszczyźnie już przy pierwszym kontakcie, a wykonując El Tornado blisko przeciwnika nie traci równowagi, tylko zazwyczaj to właśnie rywala wybija z rytmu. Na u Cristiano
Cristiano Ronaldo jest już nieco inaczej, więc cóż, Portugalczyk ma w tej grze po prostu dwie twarze, ale ja osobiście właśnie z racji na fakt, że o wiele bardziej lubię wykonywać niecodzienne zagrania jako najlepszego strajkera w 19, uznaję cały czas Ronaldo Nazario wersji Optimus, a to CR7 oceniam następująco, przy czym tu jest też taki aspekt, że wpływ na odczucia z gry daną kartą ma miesiąc, w którym nią gramy. Ja bardzo dobrze oceniłem zwykłą kartę Portugalczyka, kiedy grałem nią na przełomie listopada i grudnia, ale wtedy najwięksi rywale mieli w swoich składach co najwyżej zwykłą kartę Varana, którą takim Ronaldo zjadało się na śniadanie. A obecnie w lipcu co chwila gra się na Prime'a Wiery czy Totsa Van Dijk'a, no i pomimo tego, że Tots Ronaldo jest o wiele lepszy od zwykłej karty, to w standardowym meczu online nie zawsze da się nim pobawić tak fajnie, jak miało to miejsce jeszcze w listopadzie. I gdybym oceniał obecnie zwykłą kartę Portugalczyka, to jej noty byłyby z pewnością o wiele, wiele niższe niż w ubiegłym roku. No ale cóż, to jest właśnie cykl życia FIFA. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!